Także Państwo zobaczą, chcieli Amerykę, no to co sekunda burza, co sekunda sztorm, co sekunda wiatr. Chcieli Amerykę, oczywiście tutaj nie jest Ameryka. Oczywiście tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok, ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej od Świadków Jehowy, ani od Mormonów, Ewangelików. Nie ma. Jest co jest i trzeba z tego być zadowolonym. Trzeba iść na mszę. Jeżeli chodzi o zalogowanie się do systemu diabła, no to niektórzy się rodzą w tym, prawda? Dlatego Świadkowie Jehowy mówią, że żeby ktoś poznał prawdę, żeby przyjął wiarę, chrzest, no to świadomy człowiek, prawda? Nawet takie dziecko jeszcze jest za młode. To musi mieć 12 lat co najmniej. Wtedy człowiek jakoś tak może o sobie myśleć, stanowić o samo sobie. A tak jest to wszędzie system szatana, diabła. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zalogowanie się do systemu diabła, no to tak jak mówię, niektórzy się rodzą w tym systemie, a jak ktoś jest bardzo niecierpliwy, żeby się tak na 100% zalogować do systemu diabła, proszę Państwa, to trzeba kamieniem, bo tutaj te moherowe, to one takie, tymi kopytami tak strzeliście, się zarzucają, tak się rozpychają, machają, kury, te kury takie, daj kurze grzędę, to ona mówi, ja jeszcze wyżej siędę, te kury. No, czyli, że kamień do ręki, to nie trzeba na marszałkowską polską policję, po co sobie psuć, prawda? Z policją złe mieć układy, u nas rodzina policyjna, to więc mówię, z policją trzeba grzecznie. Na Magdalenę trzeba, w Magdalenę rzucić kamieniem, prawda? Krzyknąć, a karwa. Krzyknąć, a to pedał. Krzyknąć, a to ciata. No i tak, ta karwa się nie kończy. W Warszawie, jak te moherowe się zbiorą, to przecież one mogą cały dzień. Tam dzisiaj tak troszeczkę podpatrzyłyśmy w Parku Skaryszewskim, 3 kwoki siedziały. No to one już pół dnia na pewno tam przesiedzą, jeżeli będzie dobra pogoda. Ale że jest teraz ten sztorm. Także widzicie Państwo, co Wam dała wiara? No ale oczywiście to ktoś by powiedział, czy te baby w ogóle, babsztyle, czy one wierzą w Boga. Albo ta Makryna Mieczysławska, o której dzisiaj też mówimy, jeżeli chodzi o zalogowanie się do systemu diabła. Ona dobrze się zalogowała, dobrze się w tym systemie czuje. No już nie żyje, ale to tylko przykład może być dla nas. Zapraszamy. Jest ulica Saska Kępa, tam mamy parafię, gdzie Janek Witek był wielokrotnie pobity, proszę Państwa, i u Palecznego pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina też, i na Lubelskiej 32 też. Wszystko tam koło tej Matki Boskiej, którą zbili. Sami zresztą moherowi, przecież sami swoich, facet z babą szli i wzięli łomot i zerwali cały ten posąg. Oczywiście policja do interwencji. Ale ja mówię mieszkańcom, tłumaczę, że to sami swoi takie rzeczy robią. No a teraz, proszę Państwa, jak tym Arabom co do głowy przyszło? No, że się rozsadzi on, ona i po prostu w imieniu Allaha. No to proszę Państwa, proszę to sobie przetrawić, jakich czasów żeśmy doczekali. No. A co było w średniowieczu? Przecież taka kobieta, czy ten Jan Hus, on wcale nie powiedział, że to czy tamto. On może przytaknął, żeby się od niego odczepili, ale system diabła jest bezwzględny i go wzięli na stos. Taka kobieta też, ona by w końcu powiedziała, że ona nie jest jakaś karma, tylko coś by powiedziała, aby przytaknąć im, żeby się odczepili, a oni się wcale nie chcieli odczepić, bo to system diabła, aby jak najwięcej zginęło, jak najwięcej ponadokutać. Także dlatego mówimy, że szatan, diabeł nie śpi, proszę Państwa. I tu Warszawa jest bardzo dobrze przez tego diabła już opanowana. Szatan, diabeł. Moherowe łażą i tymi kopytami tak strzeliście. Tak jak wejdziesz do kurnika, przyjrzyj się kurze. Daj kurze grzędę, to ona wyżej jeszcze się. No i tutaj
wniosek mamy jaki? Mamy taki wniosek, że skoro nie ma tutaj ludzi prawosławnych, bo tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, nie ma Mormonów, nie ma Ewangelików i Świadków Jehowy, ani jednego Świadka Jehowy nie ma, a to słowo co oni tak czasem hipochondrycznie, nerwowo używają, nadużywają, no to nie spowoduje, że będziesz w stanie się podszyć pod Jehówkę, prawda? Będziesz miała piękne włosy blond, będziesz drapała się po czubku głowy, będziesz pod pachą się tam drapała. Jehówki nie? Nie, bo już tu się nie spotyka Świadków Jehowy, są tylko w Anglo-Ameryce Białystok. I stamtąd będzie raj.